Ja nie wiem, panie Janie, czy ja dobrze zrozumiałem pana pytania, ale postaram się odpowiedzieć na tyle, na ile myślę, że zrozumiałem to pytanie. Po pierwsze, demokracja, to ośmielę się mieć inne zdanie do mojej przedmówczyni, jest naszym błogosławieństwem. To dzięki niej ja tu siedzę. To ona mi dała możliwość spróbowania swoich sił i to dzięki niej właśnie tu siedzę. To jest jednak ociągnięcie, ta demokracja. Inaczej mielibyśmy rządy dynastyjne, powiedzmy. No nie może tak być i już. Myśmy już teraz przerabiali, mając system nakazowo-rozdzielczy i ten system nam się nie podobał i nie zdał egzaminu w ogóle. Teraz odpowiem na drugą część pana pytania. Nie będę edukował ludzi dorosłych, ponieważ to, myślę, że od nich mógłbym się czegoś nauczyć. To jest druga odpowiedź na pana pytanie. I ostatnia rzecz wydaje mi się najdelikatniejsza. Kuźnia Raciborska jest zlepkiem kultur i narodowości. Więc myślę, że właśnie dlatego należałoby bardzo unikać zadrażnień w postaci eksponowania jednej czy drugiej wartości, czy tam czegoś innego, w imię pokojowego współistnienia w tej naszej kuźni. Ja troszkę widziałem na świecie, widziałem Jugosławię, byłem tam w czasie wojny i widziałem, jak sąsiad z sąsiadem wziął się za głowę, mimo że od pokoleń byli razem, dzięki panu Tito. To jest... Widziałem również takie małe faux pas w wydaniu naszych kuźnińskich władz. To może nie były władze, to była szkoła, która organizowała tutaj akademię z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. I ja miałem okazję wprowadzić swojego syna do pierwszej klasy, więc był to dla niego najważniejszy moment. On tutaj jako z przedszkola przyszedł do szkoły podstawowej i przyglądał się występom dzieci. Więc podam państwu przykład. Była tu grupa taneczna, prześliczne dzieci, prześlicznie ubrane i prześlicznie tańczące. Ale bardzo nieszczęśliwie do utworu zespół Mazowsze o Wandzie, która do Wisły się rzuciła, bo nie chciała za Niemca wyjść. Proszę państwa, tu jest połowa małych zmieszanych. Trzeba by było troszkę mieć umiaru w tej dziedzinie. No i to wszystko. Dziękuję. Witam serdecznie. Marcin Małecki. Ja jestem mieszkańcem Kuźni od 6 lat niecałych. Dwa pytania mam do państwa. Wszystkich. Pierwsze moje pytanie dotyczy tego, jak państwo widzicie sprawę, no mamy XXI wiek, doprowadzenia gazu do kuźni. Czy w ogóle państwo macie jakieś pomysły w tej kwestii? Drugie pytanie moje dotyczy, ponieważ też wszyscy wiedzą, prowadzę tutaj pewien biznes i także inni lokalni przedsiębiorcy prowadzą tutaj swoją działalność. Jak wygląda sprawa pomocy przez urząd, przez burmistrza lokalnym przedsiębiorcom? Jak będzie wyglądała ta pomoc? Bo na dzień dzisiejszy pomoc, wiemy, że powstanie Biedronka. Także mam pytanie, jeżeli chodzi o inne małe sklepy, o małych takich przedsiębiorców, jak będzie wyglądała pomoc dla nich? Jeżeli chodzi na przykład o przyczepy, które powoli powstają u nas na kuźni, jak na przykład piekarnia Kozielski, czy znicze, które tam są przy cmentarzu postawione. Czy ma to podnieść estetykę wyglądu naszej gminy? Będzie więcej takich przyczep? Temat gazu w Kuźni Raciborskiej od jakiegoś czasu się przewija. Dotychczas, może to szybciuteńko opowiem, pojawiły się dwie firmy, które miały zamiar budować czy doprowadzać gaz do Kuźni Raciborskiej. Jedna z firm to firma Cetos, druga zmieszana z kapitałem niemieckim firma. Natomiast podstawowa sprawa w budowaniu gazu, czy linii gazowej, czy doprowadzenie gazu, jest to koszt tego przedsięwzięcia i w jaki sposób ten gaz będzie sprzedawany.
każda firma, przystępując do tego, gminę nie stać na to, żeby budować gaz, to jest inwestycja liniowa bardzo droga, podobnie jak wodociąg, podobnie jak kanalizacja, to jest za jeden metr potrafi do miliona złotych dochodzić taka inwestycja, także to przekracza możliwości finansowe gminy absolutnie, biorąc pod uwagę, że mamy do rozwiązania problem gospodarki wodno-ściekowej. Natomiast w momencie, kiedy robiła jedna firma i druga bilans poboru gazu, biorąc pod uwagę firmy, które u nas istnieją i instytucje czy instytucje użyteczności publicznej, typu szkoły, przedszkola, urząd, policja, także sklepy, okazało się, że korzystanie z tego gazu jest tak niewielkie, że absolutnie ta stopa zwrotu inwestycji jest tak długa, że ten biznes jest absolutnie nieopłacalny. Doprowadzenie gazu do indywidualnych domów także tutaj nie poprawiał efektywności tego przedsięwzięcia, dlatego że pobór gazu na potrzeby gotowania obiadu jest znikomy, natomiast przy cenie gazu ilość domów prywatnych, które by się podłączały do tego, żeby z tego gazu korzystać, także była znikoma. I w wyniku tych analiz ekonomicznych jedna i druga firma wycofała się, aby gaz do kuźni raciborskiej doprowadzać. Natomiast jeżeli chodzi o biznes, oczywiście decyzja o tym, jakie punkty handlowe czy jakie punkty biznesowe są organizowane, zależy z jednej strony od przedsiębiorców, którzy bilansują rynek i widzą możliwość ulokowania tutaj swojego interesu, biorąc pod uwagę zysk, jaki z tego mogą czerpać, ale my także musimy brać pod uwagę i plan zagospodarowania przestrzennego i w jakim miejscu, jakie można elementy stawiać. Na pewno nie są rzeczą, która buduje dobrą estetykę miasta, byle jakie szopy, budki i tego typu rzeczy. Natomiast biorąc pod uwagę zainteresowanie mieszkańców, a także potrzebę jakiejś alternatywnej oferty w zakresie pieczywa, już trzymając się tego pana Kozielskiego, to ja myślę, że zarówno i ten punkt, który jest na osiedlu, i ten, który jest na terenie starej kuźni, to są miejsca, które są pozytywnie oceniane przez mieszkańców i chętnie pieczywo jest tam zakupywane. Oczywiście można dyskutować, czy to ma być w miejscu takim, a nie innym. Gmina może oferować do postawienia takiego punktu oczywiście swój teren. Ewentualnie może być to tak, jak w przypadku właśnie tego drugiego punktu tutaj w starej części kuźni, że on jest postawiony na prywatnym terenie w ramach mieszczącego się pozwolenia w planie zagospodarowania przestrzennego. Natomiast formy wsparcia dla biznesu możemy stosować. Za każdym razem jest to uchwała Rady Miejskiej o stosowaniu czy obniżonych stawek za wynajem, czy obniżonych stawek za dzierżawę terenu, czy zwolnieniach podatkowych, aczkolwiek biorąc pod uwagę obecnie istniejące przepisy, nie ma takiej jak gdyby tendencji do tego, żeby te zwolnienia robić, ale te sytuacje można przedyskutowywać i stosowne uchwały Rady Miejskiej podejmować, żeby pomagać lokalnemu biznesowi, czy też biznesowi, który się tutaj pojawia i ma zamiar funkcjonować gospodarczo. Więc my mamy przedsiębiorców, którzy mają znacznie wyższe koszty, licząc się z tym, że będą u nas dłużej, a nie tych, którzy zdejmują koła z przyczepy. Więc te przyczepy dla mnie nie są alternatywą, dlatego że psują po prostu konkurencyjność. To jest, są sklepy, które, na których takie święta jak Święto Wszystkich Świętych, to są żniwa. Te sklepy sprzedają znicze, sprzedają jakieś strojki, coś również innego. Te sklepy czekają na ten moment cały rok. A tu w pewnym momencie pojawia się, i to jeszcze na parkingu miejskim, kiosk. To jest nie w porządku w stosunku do tych przedsiębiorców, którzy są u nas na stałe. Teraz, jeżeli chodzi o gaz, myślę, że pani burmistrz ma stare dane, posługuje się starymi danymi, ale ja uważam, że alternatywnie do węgla, który już zdążył dwa razy podrożeć, taki gaz do kuźni powinien być doprowadzony, oczywiście bez udziału naszych środków. Mamy w tym miejscu dwie możliwości. Raz to jest końcówka linii gazowej w wyjściu z Markowic na Raszczyce. To jest miejsce, do którego
ale z którego należałoby pociągnąć i znowu przy współudziale samorządów Nędzy na przykład, lub alternatywnie ze strony Azot. I tutaj musiałbym się dogadać z wójtem Pierawy. I to są odpowiedzi na pana pytanie. Dziękuję. Sprawa gazu Kuźni Raciborskiej jest długa, jak istnieje kuźnia. Proszę państwa, oczywiście były rozważane różne wersje, bo znam to. Jedna Kędzierzyn, druga od Raciborza, była również wersja rozpatrywana od Rybnika. Tu jest kwestią, czy komercyjnie podchodzić do tego, czy uda się zdobyć fundusze. Jeśli komercyjnie, to tak jak tu wcześniej wspomniano, proszę państwa, musi się bilansować zużycie z kosztem. Musi to w jakimś tam sensownym czasie się zwrócić, ta inwestycja. Dzisiaj rzeczywiście, kiedy paliwo jest strasznie drogie, alternatywa gazu jest dużo lepsza i łatwiejsza do zrealizowania, bo ta stopa rentowności by szybsza była. W związku z tym należy jeszcze raz podjąć próbę i ewentualnie może się to uda, bo gaz jest niezbędny. Wiemy, w jakim środowisku żyjemy, co spalamy i jakie te efekty są już na jesień. Także ten temat na pewno jest do wzięcia i trzeba go ponownie rozpatrzeć. Rzeczywiście, jeśli chodzi o ilość, jakie zapotrzebowanie tego gazu było niewielkie na owe czasy. Dzisiaj coraz więcej na pewno jest chętnych na tego typu paliwo. Drugi temat to jest te budki, które tutaj stają. Oczywiście nie przynoszą to nam tutaj jakiegoś wyglądu estetycznego i jeśli chodzi o tą budkę tutaj na Starej Kuźni w rejonie właśnie tam tego sklepu GS-u, no jeszcze ona stoi tak dość daleko, ale ta, która tutaj stoi na rynku, no w żaden sposób nie licuje z tym, co powinno być. Także nie powinno się właściwie zezwalać na takie prowizorki, stawianie wozu drzymały, bo to tak wygląda na dzień dzisiejszy. Oczywiście jest to obniżenie kosztów własnego utrzymania, ale my z tym nie mamy nic wspólnego. Nasi, którzy tutaj prowadzą jakikolwiek biznes, stracą na tym zdecydowanie, muszą płacić czynsz, muszą płacić za wszelkie inne media, natomiast tutaj zamyka, odchodzi, już go nic nie interesuje. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem tego typu działalności takiej na Chybcika. Dziękuję. Ja bym jeszcze dołożył do tej poprzedniej wypowiedzi. A propos tego gazu, to w trakcie pisania programu pozwoliłem sobie odwiedzić naszych głównych odbiorców potencjalnych tego gazu, więc byłem u pana Maksa Gołąbka i byłem w Rafamecie. Jestem po rozmowie z panem Gołąbkiem, jestem po rozmowie z panem Longinem. Więc obaj panowie czekają na tego typu inwestycje, mimo że wcale się nie dziwię, że nie będą podpisywali jakichś z góry założonych konsumpcji tego gazu. To ktoś, kto nam sprzedaje ten gaz, musi się liczyć z ryzykiem i musi ten gaz sprzedać i zrobić go na tyle atrakcyjnym, abyśmy go kupili więcej. Dziękuję.